Cześć, Amarantusiska! No to witajcie w filmiku o melkwołciakiem. W filmiku, gdzie robię reakcję na prezent od Magdy, są moje urodziny. No, więc... Które... 17. Ile masz lat? 17. Jakiś cringe'o. To się kojarzy. No to przekazuję ci prezent. Zajmuję te twoje dalej. Nie patrzcie jak losowo wiesz jakieś rzeczy. Nie wiem. A nie, jednak to bierze. Tak myślałam, że od tego możesz też zacząć. No to tak ten. No oczywiście patrzcie jak zapakowane. Zapakowane właśnie nie jest jakoś mega mocne. Ale nie, no zobaczcie taki pomysł, taki cukierek jakby świąteczny. Laska. Wyjdziemy ten papier. Tak, za tyle oczywiście. Kurde, nie da się go rozerwać. Gosia nie pomagała teraz przy pakowaniu. Nie, Marta pomagała przy pakowaniu. No ja nie wiem pakować prezentów, no Marta przecież tego nie szalałem jak możesz nie pakować prezentów. Ale ja wstążki wszystkie zawiązywałam i tak dalej. I już ten artystyczny zmysł twórczy. Kadzidła. Od razu. Bo ty masz ten taki coś, to dobrze. Matko, jak ja dawno nie ten kadzideł. Ładnie. Więc możesz się uspokoić. Możesz się uspokoić, tak. Możesz dobrze spać, możesz... W sumie trzeba to przy ten zobaczyć na co to jest, bo to nie wiem. No to jest nice, jakiś powerful symbol. Tak. Wybierałam dużo, bo ja byłam w tym sklepie, tym takim... Co wtedy byłaś? Nie, w tym takim co razem byłyśmy. Nie w tym drugim, co Julka kiedyś pokazała, tylko w tym pierwszym jakby. W Lukaju? No. O matko. Dobra. Byłam tam, wiesz kiedy? W piątek. Po szkole. To, ja wiem, że są to laktosy w ogóle, ale... Jakby to dzisiaj. No. Dzisiaj jest jakby tak czy siak. To będzie, że to jest mega dobre. No, to jest mega dobre. Więc polecamy wam to. Jeżeli to zobaczycie, jest mega dobre. I najlepszy jest ten krem wanilowy, ale teraz zobaczyłam, że w ogóle jest krem czekoladowy. Też widziałam czekoladowy, a moja mama sobie wzięła ten ciasteczkowy, ale nawet nie spróbowałam tego. Dobra. Tutaj widzę, już zauważyłam, w sensie wzięłam jakby patrząc. Proszę bardzo. Taka inwencja twórcza. Kolejna. Tak. Ale już wiem, co to będzie. W sensie po dotyku. To jest coś chyba co chciałam, nie? Tak, tak, to jest coś co chciałaś. To jest coś co chciałam. By tak było trudno kupić. Tak? No, strasznie. A to myślałam, że właśnie będzie łatwe. Nie, to właśnie nie było. Nie było to. Ty będziesz, że wiesz, nie chciałam ci z Zary kupować, bo jakby z Zary, no to wiesz. Teraz znowu jakoś spróbować to rozejrzeć. Guess? No! Ja tak szukam, gdzie to jest, firma i to jest Guess. Tak, i ja nigdzie nie mogłam jeszcze znaleźć takiej mniejszej mgiełki, więc po prostu wziąłam taką, bo po prostu nie było takiej małej. Ale nigdy nie miałam nic z Guessa, jakby takiego, wiesz... Ja też nie miałam nigdy z Guessa, ja w ogóle nie wiedziałam, że są takie mgiełki. Też. Ale jako ładnie pachnie, no znaczy tak mi się wydaje. Pachnie jak, wiesz która? Jak ta różowa z Victoria's Secret. No, ale ładnie pachnie, nie? Tak, tak. Też wiesz, to zależy jak będzie pachnąć. Teraz jeszcze masz perfumy. Tak, tak. Ale w ogóle fajna jest to psikawa, jak się psika. No. Spoko, nie? Tak, fajne. Fajne z Guessa. No i w ogóle zobacz jak kolorystycznie pasuje do tego. No, no. Kwiatki tutaj, kwiatki w sumie to nawet są chyba te same kwiatki. Zobaczcie. Wszystko przemyślane. Dobra, tutaj widzę. Jeszcze dwie rzeczy są. To jest coś szklanego. Tak, to jest coś szklanego. Ciężkie. Jeszcze rzeczy, no właśnie. Talerzyk z serii, której mamy już talerzyki. Tak, tak. Jezu, jakbym teraz spadła. Tak wygląda. Taki, wiecie, turecki. Akurat dzisiaj mam tort turecki. Taki turecki. Wszystko tureckie, po prostu tak, wszystko idzie na Turcję. Tak. Ładne, nie? Bardzo ładne, no. No też oni w ogóle mają ładne te talerze i w ogóle ta firma... nie, to jest z innej firmy, ale jakby z tych takich firm, co są właśnie w DIKMAXie. Tak, tak. To oni mają ładne te rzeczy. No. Słoniki, to wszystko. I też pasuje do tych kawałek, tak, ale to akurat nie było jakieś przemyślane, bo talerz kupiłam pierwszy. Więc... Tak są pakowane. Patrzcie na gwiazdkę. Coś do makijażu? Tak. Eat fresh. Czy coś sugerujesz? Śmieszość. W ogóle to są niebieskie kolory, nie? A nie mam niebieskich kolorów. No wiem, dlatego właśnie specjalnie wzięłam taką jakby, nie masz kolorystycznie. Czyli niebieskie, zielone. W ogóle muszę zacząć używać takie inne kolory, bo ty zawsze masz takie inne kolory. Ja nie używam. Dobra, wezmę ten. Mocne. No, mówiłam. U nas dobre są cienie z tego. A ten brokat? To tam zawsze nie było. Tak, też spoko. Pokaż w ogóle jaką wygląda. No, ładne, ładne. A w DIKMAXie to kupisz? Takie, nie. Nie? A gdzie? W Notino. Mhm. Bo tam są jakieś tak? To co, ja mogę się spodziewać? Ale to nie jest... A ty sobie mówisz, że to nie jest to. Nie? Co jest? Ale co ty myślisz, że co to jest? I nawet tylko myślałam, bo ciągle mówisz o tym Oreo tego Tomka. Ale ty sobie mówisz, że to nie jest to Oreo. Okay. To w ogóle tego nie chciałam nigdy. No, ale właśnie zamienić zapasem bardziej, że ja jem cienie Oreo. Czas na Oreo i herbatkę. Tym bardziej, że ja po prostu, wiesz, byłam w tym diecie, kupowałam ten, to, papier i tak dalej. I nagle mój tato mówi takie, no ale dobierz jeszcze coś słodkiego. A ja takie, no co ja mam dobrać? I tak się tak razem patrzymy na to Oreo i... Patrzmy to. Z Oreo... 40 Oreo w tym jest. 40? Tak, bo tutaj jest coś napisane. Proszę bardzo. No. W sumie te Oreo i to jakby pasuje do siebie też. No. Co? No tak, tak. Bo ogólnie ja powiedziałam Magdzie, żeby jakby taką... Takie coś, co jakby możemy kupić, to jest właśnie mgiełka. Tak, bo zawsze sobie mówimy jedną rzecz, jaką jakby chcemy. Tak, a reszta już po prostu jest niespodziankami. No. Chociaż w sumie tak jakby podajemy kategorię, na przykład mgiełka i nie wiemy jaka to będzie mgiełka, nie że na przykład mgiełka, nie wiem, z Victoria's Secret, tylko... W ogóle Marta na początku myślała, że to jest mgiełka z Victorii. No ja też na początku myślałam, tak otwieram i ja tak patrzę, gdzie tu jest napis, skąd to jest? Victoria, czy to może Bath and Body, czy co to jest? I patrzę, to jest taki Guess i miałam takie wow. A gdzie ty to kupiłaś? Też w Notino. Notino? No? Jezu, co Notino, po prostu nie wiadomo co tam jest. Ja w ogóle nie znam, jakby wiesz o co chodzi. No. Dobra, dziękuję. Proszę. No, spoko te rzeczy, nie? No. Fajne. Fajne. Mówię co? No po prostu wiecie. Tak. Od nas można dostawać prezenty. Chcecie mieć fajne prezenty na rodzinę, to zaproście nas na imprezę. Zawsze coś kupimy fajnego. Przecież my często kupujemy wtedy karty upominkowe. Ale czy to nie jest dobry prezent dla osoby, której nie zna ten? W ogóle jestem ciekawa, czy Ola wykorzystała tą kartę, czy na przykład ktoś jej nie zwinął tego, nie? No, Ola, jeśli to oglądasz, Ola, to napisz, czy coś kupiłaś i Kacper też napisz, czy coś kupiłeś. No, ale Kacper nie wie, co kupić za tą kartę. Jak w ogóle może tak napisać, że on nie wie, co... On nie wie, co kupić za kartę w Empiku. Za 100 zł. To nawet w Empiku, gdzie jakby w Empiku możesz nawet kupić grę komputerową i możesz jakby kupić coś, co jest z innego sklepu. Nie musisz na przykład tylko gry planszowych albo książki. Możesz nawet kupić jakąś, nie wiem, nawet możesz kupić suszarkę do prania. Tak. Na Empiku, na stronie. Tak, wszystko jest w Empiku. Więc po prostu no ja nie wiem, No dobra, teraz zapraszamy Mam nadzieję, że też muszę nikt nie ukradł tej karty, może ktoś mi ukradł, ale się do tego nie przyznaje. No w sumie ci ludzie tam do tej... No bo on gdzieś to zgubił albo wyrzucali śmieci i... No właśnie, te dziewczyny wyrzuciły. No dobra. Dobra, zapraszamy was teraz na część późniejszą, gdzie, nie wiem, może będzie jakiś tort, zmuchanie świeczek, jakiś taniec. Nie, układanie. Nie zrobiło się. Wtedy to zdjęcie, tylko to my tam postawiłyśmy to. Nie zrobiło się. turecki, pamiętaj. A 100 lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Pokaż, co masz w ogóle. Co to są za rzeczy różne? Dobroci. Spoko. A w ogóle patrzcie, zrobiłyśmy zdjęcie z Instaxa. I to było pierwsze zdjęcie. Takie. Ja muszę sobie porobić zdjęcia. Zdjęcia. Tutaj jest takie zdjęcie i tu jest taki sztuczny, widzicie? Sztuczny ogień jakby. To co Amelka trzyma, a już nie zdążyłam, w sensie mi się to szybciej zapaliło i no po prostu... Ciężko odpalało. Tak, i po prostu to do zdjęcia już się zgasiło. Tutaj jest takie, jak jesteśmy odwrócone. Oreo. Jestem w ogóle ciekawa, jak to wygląda w środku. Myślę, że tam po prostu są takie opakowania jakby Oreo, takie jak się zazwyczaj? Tak, myślę, że tak. Otworzę. No cóż. To jest jakieś specjalnie od... Nie, to chyba po prostu się otwiera. Jak ten Tomek. Ten Tomek, w ogóle on, rozumiesz, że on mi nie... On otworzył sobie już to? Nie mam nawet. Że on mi nie odebrał paczki, w sensie już, że oni... A, takie, fajne. Bo ja myślałam, że wiesz, że to będzie takie. Tak, że on mi nie odebrał paczki. Bo ja mu napisałam w ogóle to w czwartek już. Czas nie odbierał, nie odbierał. W sobotę, nie czekaj, w sobotę, nie, w piątek. Czekaj, nie, w środę mu napisałam. Napisałam to w szkole. W czwartek, no sobie już myślałam, że on może to odebrał. I w piątek wysyłają o godzinie 24, że jeśli mi do jutra do 12 nie odbiorę, to mi odeszlą tą paczkę, wybrał. No jak ja tam piszę więc do Gosi. Pisałam do Tomka 2 dni temu, żeby mi odebrał paczkę. Dobrze, już odpisał mi takie. Dobrze, no to odbierę paczkę, przepraszam, ale nie widziałem twojej wiadomości, chociaż je widział, bo pisałam to na Messengerze i to odczyt. No, nie mam.